Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek serii Piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Przypomnę tylko o możliwości zapisania się na moją listę mailingową. Link pod spodem, od razu w opisie. Mailem wysyłam do Was informacje o moich nowych filmach, sugerowanej praktyce jogi na każdy tydzień i ogólnie pozytywne przemyślenia i dobrą energię kierowaną do Was, także gorąco zachęcam do zapisania się na moją listę mailingową. Witam wszystkich stałych, jak i dołączających subskrybentów. Jestem Wam bardzo wdzięczna za zaufanie, tak, że za wspólną przygodę, wspólny czas, tak, i energię. Dziękuję, że jesteście ze mną. Oczywiście nowe osoby zachęcam do subskrypcji i wyrażania opinii w komentarzach, komentowania, tak, co myślicie na temat tego, co tworzę, na temat filmów, tematyki, którą poruszam. No to co, idziemy dalej z relacjami damsko-męskimi. Kochani, poświęciłam aż 10 filmów na analizę książki Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. I powiem Wam szczerze, że cieszę się, że już zmieniam temat, bo czuję taki trochę delikatny przesyt tej tematyki. Tak naprawdę część informacji pominęłam. Uznałam je za bzdurne, nieprzydatne i zupełnie nieodnoszące się do mnie. Być może dlatego, że powstało nowe wydanie tej książki, Marsjanie i Wenusjanki, nowe pokolenie, i ma bardziej aktualne wskazówki. Może kiedyś na nią się skuszę i podzielę z Wami, ale na pewno nie tak szybko. Relacje damsko-męskie to ciężki kaliber, który dotyczy każdego z nas. Moja prywatna relacja podczas nagrywania tych filmów również miała swoje wzloty i upadki. I to wcale nie jest tak, że przeczytasz książkę, poradnik, jak coś zrobić, czy też zmienić i od razu to działa i idzie w dobrym kierunku. No nie. Po pierwsze, na pewnym etapie związku, na pewne udoskonalenie, zmiany, może być za późno. A po drugie, wspominałam już o tym wcześniej, obie strony muszą wyrażać chęć i dążenie do ulepszenia czegoś i wzajemnej współpracy. No muszą współpracować, inaczej no nie da rady. Może być tak, że charakter człowieka na to nie pozwala, albo też, że człowiek też wraz z wiekiem zmienia się, albo też pielęgnuje swoje przyzwyczajenia, tak? I niekoniecznie te pozytywne, albo po prostu zaczyna zachowywać się w taki, a nie inny sposób z niewyjaśnionych przyczyn. No i co wtedy? No nic. W większości przypadków godzimy się na to i akceptujemy to, mimo że nie jest nam z tym jakoś po drodze. Oczywiście książka, którą w zasadzie prawie w całości streściła, ma sens, ale zdecydowanie ma większy sens na początku relacji. I oczywiście zdecydowanie ma rację bytu, jeśli dwie strony chcą współpracować, tak, i dążą do osiągnięcia, tak, jeśli chcą polepszyć jakość swoich relacji. Ale jeszcze pozwólcie, że wrócę do kwestii książki, bo została mi jedna, no może dwie małe kwestie, o której chciałam powiedzieć, a na którą nie chciałam przeznaczać całego filmu, a tak jak już mówię, czuję, że już chcę przejść do kolejnego tematu. Mianowicie chodzi o skuteczne proszenie mężczyzn o pomoc. I tak, głównie mężczyzn. Zasada tutaj powinna być jasna. Wszyscy wiemy, co mamy robić, tak? Jak sobie wzajemnie pomagać, prawda? Ale, no właśnie, w przypadku mężczyzn często dzieje się tak, że aby coś od nich dostać, musimy o to poprosić. No niestety. I tutaj jest nasz błąd, błąd kobiet, bo najzwyczajniej w świecie wychodzimy z takiego założenia, że miłość nie musi prosić. I my kobiety uważamy, że jeśli mężczyzna nas kocha, to sam domyśli się i zaproponuje pomoc i wcale nie będziemy musiały o nią prosić. Zdarza się też tak, że my kobiety celowo nie zwracamy się o pomoc do mężczyzn, bo chcemy właśnie w ten sposób sprawdzić, czy mężczyzna będzie wiedział, jak nam pokazać, że nas kocha. I czekamy, i czekamy. I coraz bardziej się wkurzamy, kiedy czegoś, czego oczekujemy, nie otrzymujemy, prawda? Nie jest to dla nas zrobione. A mężczyzna wręcz domaga się usłyszeć to, co się od niego oczekuje. I jeśli się go nie prosi, często nie możemy liczyć na pomoc jego strony. Z kobietą jest tak, że ona zazwyczaj ofiaruje troszeczkę więcej. Mówię tutaj o sprzątaniu, tak, bo zależy kobiecie na takim ogólnym uporządkowaniu mieszkania, o gotowaniu, o ogarnianiu dzieci.
i kobieta jest przekonana, że mężczyzna będzie wiedział, że oczekuje się wzajemności od niego. I znowu sytuacja bywa taka, że kobieta zaczyna prosić, wręcz po jakimś czasie żądać pomocy od mężczyzny, ale następuje to trochę za późno, bo dopiero wtedy, kiedy już jest zmęczona i poirytowana, bo ileż można samemu wszystko robić, prawda? W tej sytuacji narasta w niej uraza, no i wtedy już nie prosi, a właśnie żąda. I oczywiście może to doprowadzić do poważnej i niepotrzebnej kłótni. Bywa i tak, że w najgorszym scenariuszu kobieta potrafi nawet odwrócić się od partnera, bo ma wrażenie, że cały czas musi go prosić o wsparcie. I bez sensu jest żądać, prawda? Żądać, prosić się, dopraszać, ale zasada jest taka, że musimy wypowiadać to, co chcemy, aby mężczyzna dla nas zrobił. Musimy prosić, ale prosić skutecznie i bez zbędnego obciążania siebie. Musimy, naprawdę musimy prosić mężczyzn o rzeczy oczywiste i nie uznawać, że coś będzie zrobione, tylko mówić grzecznie, co ma być zrobione. Ale co za tym idzie? Oczywiście, jeżeli coś zostanie zrobione, wykonane, to wdzięczność, podziękowanie za wykonanie zadania. Ja wiem, jak to może brzmieć dla kobiet, no ale tak jest i nic z tym nie zrobimy. Chcemy mieć zgodę w związku, tak? No to trzeba się do tego zastosować. Ciekawa jestem, co mężczyźni na to. Czy zgadzają się, tak? Czy identyfikują się z tym, co ja mówię? Jestem bardzo ciekawa. Jeszcze bardzo ważna uwaga do dodania to to, że prosząc mężczyznę o coś, musimy być konkretne i nie nadużywać niepotrzebnie słów, jak to my mamy w zwyczaju kobiety, tak? Jego nie trzeba przekonywać, dlaczego ma coś zrobić. Nie musisz się rozwodzić nad tematem, tłumaczyć, uzasadniać. Kawa na ławę i z głowy. Bo to spowoduje, tak, jeżeli zaczniemy jakieś tworzyć poematy, to spowoduje tylko opór w nim, a może i brak twojego zaufania co do jego realizowanego zadania. Czyli nie opowiadamy historii, tylko wprost mówimy, co chcemy, aby partner dla nas zrobił. I to jest naprawdę kluczowe. No co, może parę przykładów. Kobieta powinna powiedzieć, przywieź proszę dzieci, a nie trzeba przywieźć dzieci, a ja nie mogę się z tym zająć. Wnieś zakupy, dobrze? A nie, w samochodzie są zakupy. Wyniesiesz śmieci, a nie, nic już się nie zmieści w tym kuble. Posprzątaj proszę w ogródku, a nie, za domem jest straszny bałagan. Zabierzesz nas dziś na obiad, a nie, nie mam dziś czasu na gotowanie. Zaproś mnie dokądś w tym tygodniu, dobrze? A nie, od tygodni nigdzie nie wychodzimy. Zaplanuj sobie proszę wieczór tak, abyśmy mogli porozmawiać, a nie musimy porozmawiać. Widzicie różnice? Czasami one są bardzo subtelne, ale nadal są i mogą naprawdę bardzo dużo zmienić i uniknąć kłótni, urazy czy focha. No ale tak, kobiety tutaj muszą wykazać się bardzo wielką umiejętnością doboru słów i sposobu wyrażania próśb. I jeszcze jedna wskazówka dla nas kobiet. Musimy unikać wyrażenia czy możesz, czy też czy mógłbyś. Nie używamy tego na początku naszej prośby. Nie, nie robimy tego, czyli nie pytamy czy mógłbyś wynieść śmieci. Bo tutaj to pytanie domaga się odpowiedzi. A my nie chcemy dawać takiej szansy, nie chcemy usłyszeć odpowiedzi tak albo nie. Zatem mówimy dosadnie, proszę wynieść śmieci. I tu właśnie wyrażamy nasze życzenie. Podobno używanie zwrotu, czy mógłbyś w kierunku mężczyzn, tak jakby zaciera znaczenie wypowiedzi, a i też może drażnić mężczyznę. Nie wiem, być może tak jest. No ale w sumie na pytanie do mężczyzny, czy mógłbyś wynieść śmieci, odpowiesz, że oczywiście mógłby, bo przecież każdy potrafi wynieść śmieci, prawda? Więc nie, unikamy takiego sposobu proszenia partnera o pomoc. Bo przecież chodzi o to, nie czy on mógłby to zrobić, tylko czy on to zrobi, prawda? Przemyśl to sobie dokładnie, bo myślę, że warto byłoby sobie to uzmysłowić. I być może wydaje się to drobnostka, ale na przestrzeni czasu może to pomóc uniknąć wielu nieporozumień i spięć w związku. Możesz sobie to zobrazować na przykładzie oświadczeń.
Mężczyzna pada na kolana, aby prosić wybrankę o rękę i pyta, czy mogłabyś wyjść za mnie? Tak, takie pytanie. A czy pytanie sformułowane, czy wyjdziesz za mnie, nie brzmi lepiej? Już całkowicie inaczej zostaje, prawda, odebrane. Krótko, zwięźle i na temat, bez ceregieli i wyszukanej tutaj uprzejmości. I tak samo jest właśnie w przypadku proszenia mężczyzn o wykonanie jakiegoś zadania. Czyli najważniejszy przekaz na koniec tych rozważań damsko-męskich to kobieta musi mówić wprost do mężczyzny, czyli konkretnie o co jej chodzi. Kobieta musi być zwięzła w swoich wypowiedziach. Nie ma miejsca na poematy i kreatywne słownictwo, bez owijania w bawełnę, bez rozwlekania wypowiedzi. Kobieta musi używać zwrotów. Czy zrobisz? Zrób to proszę. Nie używaj zwrotu, czy mógłbyś? Czyli, czy wyniesiesz śmieci? Pomóż mi proszę przesunąć stół. Czy przyniesiesz zakupy z samochodu? W drodze do domu kup proszę mleko. Czy przywieziesz Julię ze szkoły? Zawieź pieska do weterynarza, proszę. Zabierz nas na obiad, dobrze? Napalisz w kominku, kochanie? Zabierzesz mnie w tym tygodniu do kina? Być może tak już się zwracasz do swojego partnera, ale jeśli nie, to warto byłoby poćwiczyć nowy sposób, który przyniesie więcej sukcesu i powodzenia. Autor mówi nawet o 3 miesiącach. Zanim dojdzie się do wprawy, także musisz uzbroić się w cierpliwość. No i pamiętaj oczywiście o kluczowej kwestii, jaką jest podziękowanie za wykonanie zadania. Bo jeśli nie będziesz tego robić, no to nie dziw się, że partner będzie dawał od siebie mniej, bo taki już jest. Marsjanie dają mniej, kiedy nie doceniamy ich. Taką mają naturę. No i tak na zakończenie, dosadne zdanie z ostatniego rozdziału książki brzmi: nie pozwólcie, by miłość umarła. No właśnie, chyba wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. Ale wiecie, że jest to normalne zachowanie, taki paradoks miłosny. Wszystko jest pięknie, wszystko się układa, kochamy się, a tu bach, coś nie zgrzyta. Następuje jakieś emocjonalne oddalanie się od siebie. Nie macie tak czasami, że kochacie swojego partnera nad wszystko, tak? U znajomych wpatrujecie się w niego z dumą i z podziwem, a następnego ranka już was wkurza i irytuje. Albo jest też tak, że jednego dnia kochamy swojego partnera nad życie, a już drugiego dochodzi do poważnej kłótni i już snujecie plany, jak to będzie, jak się rozwiedziecie i czy sobie poradzicie. Albo ufamy partnerowi, jesteśmy pewni jego uczuć, a nagle piorun strzela i odczuwamy wielki niepokój. Albo czekamy z utęsknieniem na partnera, kiedy on się pojawia. Czujemy poirytowanie, rozczarowanie, zmęczenie. Takie małe metamorfozy w związku. I to niestety nie jest tylko jednostronne, bo działa w dwie strony. Nasz partner też pewnie odczuwa to samo. I możemy w pewnym momencie dojść do prostego wniosku, że już nie kochamy naszego partnera, partnerki i nasza miłość wygasa. Ale na szczęście jest to normalne i jest na to wytłumaczenie. Autor tłumaczy to w ten sposób, że gdy wyzwolimy w sobie miłość do samych siebie lub gdy ktoś nas kocha, ciepłe uczucia przejściowo bywają przesłaniane przez wypływające na powierzchnię stłumione wcześniej cierpienia. Ból ciągle powraca, ponieważ w miłosnym związku można go uleczyć. Wtedy właśnie nagle stajemy się drażliwi, krytyczni, uparci, wymagający, apatyczni i źli. Uczucia, których nie wolno nam było dopuścić do głosu, zaprzątają nas teraz, gdy mamy już swobodę ich odczuwania. To miłość wyzwala te negatywne emocje i one na jakiś czas zaczynają dominować w naszym związku. Kurczę, powiem wam, że musiałam to kilka razy przeczytać, przetrawić i fajnie to jeszcze podsumował autor, że wszyscy wędrujemy przez życie z wielkim bagażem minionych cierpień albo ukrywanych ran z przeszłości, prawda? Właśnie wtedy, gdy wiemy, że naprawdę możemy być sobą, nasze zranione uczucia wychodzą na jaw. Czy to ma dla ciebie sens? Jakie jest twoje zdanie? Zgadzasz się z tym? Napisz proszę w komentarzu. Ja osobiście powiem szczerze, że ten ostatni, bardzo psychologiczny rozdział tak wcisnął mnie trochę delikatnie w fotel, bo tak właśnie czasami się dzieje z nami, tak, w związkach i na szczęście ma to swoje psychologiczne wytłumaczenie.
Cieszę się, że to już ostatni film o relacjach, bo te wszystkie oczywiście kluczowe informacje mogą doprowadzić do zawrotu w głowy. A jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Czy zgadzasz się z tym, co jest napisane w książce? Czy masz zupełnie odmienne zdanie? Podziel się proszę swoją opinią. Będzie mi bardzo miło. Kolejny film już o innej tematyce, ale jeszcze nie omieszkam zakończyć tego filmu żartem. U Kowalskich dochodzi do sceny małżeńskiej. Żona, wyczerpawszy już zasób uwłaczających godności męża, epitetów i gruźb, wykrzykuje: jak tylko umrzesz, wyjdę za mąż za innego. Kowalski spokojnie odpowiada: moja droga, cóż mnie może obchodzić nieszczęście drugiego człowieka? I jeszcze jeden dowcip na pożegnanie. Kochanie, jak ci smakował obiad, który dzisiaj ugotowałam? Na co mąż: dlaczego ty stale dążysz do kłótni? No dobrze, to już naprawdę koniec. Pamiętaj, aby zrobić coś przyjemnego dla siebie ten weekend w niedalekiej przyszłości, aby się trochę rozpieścić, dogodzić sobie. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, życząc ci wszystkiego dobrego. Zapraszam na mój kolejny piątkowy chillout już za tydzień. Pozdrawiam cieplutko. No.